Chciałem się tylko pochwalić, że przez 17 dni w tym miesiącu, pomimo tego, że, pomimo tego, że wujek się y, nie starał. Ja jestem wujek. Wujek się nie starał. Wujek nie reklamował y, transmisji prawie nigdy i nigdzie. I wujek. Y, Robił wszystko na odpierdol, to i tak byłem w topce streamerów, więc jestem z siebie ogólnie zadowolony, trwało to 17 dni. Ogólnie słuchajcie, ja nie dostałem bana za żadnego pedała, czy jakiegoś yy, yy, czy jakiegoś mieszkańca Afryki, czy za wujka Dolfa z 39. Nawet komunizm. E, który wedle Rafała został wymyślony przez papieża albo Biblia, która została napisana przez jednego, przez jego dziadka, znaczy domniemanie, tak? Rafał stwierdził, że jego dziadek napisał Biblię w 1939 w piwnicy, to nie wpłynęło na to, że ja dostałem bana. Jak chcecie, to wam powiem, za co dostałem bana. Znaczy inaczej, za co, za co dokładnie dostałem bana, to nie wiem, ale em, mi ogólnie konto zawiesili. I teraz, I teraz są ogólnie dwa problemy, z tym związane. Pierwsze to Pierwsze z tego, co mi mówili, to zawsze dostajesz po prostu zawieszenie yy, bliżej nieokreślone konta, tak, czyli tak zwany perm, a dopiero potem, jak oni sobie to przeanalizują, to ci, nie wiem, da dadzą bana na dzień, pięć, kurwa, czy piętnaście. Yy, I to jest, to jest, ciekawe, bo ja dostałem bana. Yy, bo ja dostałem bana za molestowanie innych osób w wiadomościach publicznych lub prywatnych wiadomości prywatnych nigdy w życiu nie używałem na Twitchu nawet nie wiem, że nawet nie wiem jak, jak tego używać a czyli wychodzi na to, że kurwa jakaś streamerka musiała <grych> musiała dostać jakiegoś puncha na czacie tak to wygląda no nikogo nie zgwałciłem, no właśnie ja tak próbowałem sięgnąć pamięcią, czy kiedykolwiek była taka sytuacja, że na przykład przy... Bo... Ja też, też wam wytłumaczę sposób używania konta na Twitchu, a mianowicie do momentu, kiedy zacząłem tam streamować, to konto na Twitchu to było takie konto, gdzie z Rafałem wchodziliśmy, jak kończyliśmy na przykład streama, nie wiem, na YouTube, na Facebooku, wchodziliśmy na Twitcha, szukaliśmy jakichś osób, które, mieli, które miały mało widzów, żeby po prostu, bo dużo łatwiej jest o uwagę takich osób i pisaliśmy im jakieś kurwa losowe rzeczy. Dla tych, co śledzą takie bardziej niszowe kanały, to pewnie nieraz e, gdzieś nas tam zobaczyły. E, kurwa, no i różne rzeczy się tam działy. Nie wiem, być może, być może pytaliśmy jakieś streamerki, dlaczego tyle je. E, albo śmialiśmy się, jak ktoś miał zeza. No wiecie, no kurwa, takie typowe ten, e, takie typowy, takie, takie ty typowe żarciki, które można sobie uskuteczniać e, w, e, no. Nieuczesana ma cała palce w nitrze, jak mogła we mnie, nie, nigdy, nigdy nie, nie dotknęła mnie nieuczesana, ja chyba jak dobrze pamiętam, to jej nigdy nawet IRL nie widziałam, chociaż być może kiedyś podeszła pod zdjęcie, nie wiem, nie, takich randomowych twarzy nie, nie, nie zapamiętuję, z tego co wiem, to ona na Malcie teraz siedzi, więc zamiast robić stypę w domu, to robią stypę w 10 osób. Eldoka przesyła 5 złotych, zobacz Eldoka na wodę. Dobra, jesteś bezbekiem, więc no... E Chciałem się tylko pochwalić, że przez 17 dni w tym miesiącu, pomimo tego, że pomimo tego, że Wujek się y, nie starał, ja jestem Wujek Wujek się nie starał, Wujek nie reklamował y, transmisji, prawie nigdy i nigdzie i wujek y, robił wszystko na odpierdol, to i tak byłem w topce streamerów, więc jestem z siebie ogólnie zadowolony, trwało to 17 dni, y, więc no Mam nadzieję, że no nie wiem, a drugi problem, który z tego wynika, bo, um, bo zapytałem się i samu w ogóle, kto odpowiada za, za tym, um, kto odpowiada za, za jakieś odwołania czy coś, bo ja przynajmniej chciałbym wiedzieć, nie, za co i w sumie na ile ten ban będzie, koniec końców, no i problem jest taki, że w momencie, kiedy nie jesteś partnerem Twitcha, to na przykład taki deszczu czy Y, czy jest jakaś tam pani, która nie wiem jak ona się nazywa to im Ci nie pomogą, nie? Bo oni są od, od partnerów, więc trzeba się e, drogą ordynarną, że tak powiem odwołać. E, ja napisałem dzień dobry, <grym>, wuja i, is good, not bad, wiecie o co chodzi napisałem ładne oświadczenie duże e, i tyle. A dziwne a dziwne to jest, bo ja myślałem, ja nawet wczoraj Mandziowi bo Manzi się pytał, czy gramy jeszcze Famoga, bo wcześniej graliśmy z Mandziem Famoga i się pyta, czy, czy, czy fajnie było i czy będziemy jeszcze grali. Ja mówię, kurwa, wiesz co, e, najprawdopodobniej dostanę Bana za, e, za pedała, bo, bo się wydarzyła taka sytuacja, że jakiś chłop tam kurwa, nie wiem, Sandres wyzwał w Donate czy coś, to dostał pedała jebanego na, na czoło. E, dopiero tak po 5 minutach się zorientowałem, że to trochę kurwa w sumie. Średnie. Ale za to nie dostałem bana. Za, za Rafała też nie dostałem chyba bana, yy, bo, bo. nie miało właśnie wpływu to, że papież wymyślił komunizm, czy że, jego, czy że jego dziadek w 39 Biblię pisał w piwnicy. Więc no. Co też mnie dziwi, bo ja rozumiem, że jego dziadek mógł siedzieć w piwnicy, ale raczej nie w 39, bo taka. Yy, no bo jeśli miał polskie korzenie, to dopiero taka. No nie wiem, bardziej 41-42 bym, bym obstawiał, że, że ta Biblia mogła być zapisana, chociaż mógł zaczynać u siebie w prywatnej, że tak powiem.